taka forma i ewangelizacji, czy formacji, jak droga doktrynalna, jest prekrasnym takim sposobem ewangelizacji. Słowo mają na uwadze inteligencję. Na przykład, ja może to zaraz kradę na Kijowie, bo jeszcze za mało tak znam z tej strony, żeby nie było tam na przykład takiej formy ewangelizacji, jak droga doktrynalna, to myślę, że bardzo tutaj by że przestał chodzić do chramu, to muszę im tylko samo przeżywanie liturgii by wystarczało. Oskiki oni to zgłębiają i można powiedzieć, że nauka zmarła droga jest dużo, dużo wymagająca. Z tych wszystkich wspólnot, z jakimi ja mam, można tak powiedzieć, możliwość towarzyszować czy buty, one dla mnie wszyscy były darą, ale droga nauka zmarła najbliższa taka wymagająca. I ja zawsze odnoszę się do wszystkich tych, jakie jest wspólnot, jest tylko wypuszczane. To muszę zobaczyć, z kilku czasu one przyswajają rozwiązanie Słowa Bożego, z kilku czasu na przygotowanie liturgii, samo przeżycia liturgii, sam proces, no to niemowierna wielka pożertwa. Potem samo, na przykład, wychodzenie na ewangelizację. To także jest, no, сьогодні tak prosto wyjdzie i ty pod domami i proponujesz o tym Słowo Boże. I ja думаю, w małych miejscowościach, no, wiadomo, dla Boga nie ma niczego niemożliwego. W małych miejscowościach może być jakaś tam składnia w związku z tym, że ci chrześcijańskie wspólnoty nie są takie wielkie, ale takie wielkie miejsca jak Lwów, Iwano-Frankiwsk, Czerniwcy, to думаю, що це є прекрасна нагода і думаю, що ну, побачимо, як це буде розвиватися, але думаю, що для багатьох людей це буде прекрасний спосіб для евангелізації. Дуже дякуємо.